W wymiarze eterycznym czekają mnie kłopoty. Hej, witam Oczy... was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Dębosz i dzisiaj zagramy drugi rozdział w kampanii... A jeśli... W kampanii, kampanii Pyro i teraz... Oni zaczęli się wzajemnie... Tak. Od tego momentu... Ale nawet... Zaczynają się... Nie, w sumie jeszcze nie, ale drugiej misji... Nie pamiętam. Serio. A to Łotr. Na pewno Stratos nasłał tego wróżbite, żeby umniejszyć moje zwycięstwa. Ale Pyro nie da się odpić. Zrobię to, czego się nie spodziewają. Wydaje mi się, że ten Pyro... Zaatakuję. Oni chyba właśnie tego się spodziewają, wiesz? On chyba ma bardzo wysokie ego. Tak mi się wydaje. Za podszeptem zdradzieckiego gnoma Faestusa, Pyro postanowił zaatakować Urgas. Krainę troli. Nie dziwi mnie to. Historia wojen między trollami i gnomami sięga zbyt daleko, by przyćmił ją wspólny kult Persefony. Troli i gnomy? Zajmijcie osiedle troli! Nie pozwólcie, by Jogo pokrzyżował wam plan. Tylko nie Jogo, jak ja go nie lubię. Musisz pokonać innego czarodzieja. Sprofanuj najpierw jego ołtarz. W przeciwnym wypadku zabity przeciwnik wkrótce powróci. Ale pamiętaj, że on może zrobić to samo z twoim ołtarzem. Ale czemu Jogo? Inferno wysysa magiczną energię z otoczenia. Bez niej zwiadowcy nie mogą wystrzeliwać magicznych pocisków, a mag sobie rzucać zaklęć. Chroń się mnie! Tak, wiem, Tickferno to jest bardzo dobra Chroń jednostka. Się mnie! Ale... Formować falangę! Chroń się mnie! Mogę walczyć z każdym, ale nie z Jogo, nie lubię Jogo. Jest naprawdę wkurzający. Jeszcze te jego duchy. Co chwilę będzie z duchem latał, no. I nie będę go w stanie w ogóle zabić. Dajmy, że miał tyle. Coś tam się ukrywa. Są jakieś trolle. Róg na horyzoncie! Co, gdzie? Twój budynek został zaatakowany. Śmierć heretykom. Ja ci dam, troll zabija ty. Teraz ja cię zabiję. Oj, mamy pochodnię. Pochodnia jest to czar oczywiście taki typu jak duch, coś w tym rodzaju, tylko że pochodnia zadaje największe obrażenia. Został zaatakowany. Zobaczcie, jaki szybko HP leci. Trolle są silne i wytrzymałe, ale nie mają szans w walce z jednostkami latającymi. Kończy wiem, Zyzyk, wiem. Założę się, że to byli jacyś zwiadowcy Jogo. No są jeszcze jakieś trolle. Nie wiem tylko, co one chcą. Kończy ci się mana. Chroń się mnie! Formować falangę! Zaklęcie niegotowe. Myślę, że cztery żarmioty powinny wystarczyć jak na razie. Później może jakieś gorce. Co to są za trolle tutaj, chciałbym wiedzieć. Czemu one się tutaj tak chowają z tymi skałami? Halo, trolle. Trolle. Wróg na horyzoncie. Okej. Chroń się mnie! Coś wam nie wyszło. Jeżeli chodzi o Jogo, on nie jest może jakimś potężnym czarodziejem, taki typu jak Jadugar czy Abraxus, ale on jest wkurzający. Może teraz z początku taki nie będzie, ale walcząc z nim w późniejszych etapach jest naprawdę wkurzający. To, że on ciągle używa tego ducha, ciągle deszcz żab rzuca, to jest naprawdę wkurzające. Może po prostu zejdziemy go i szybko spróbujemy go sprofanować. Cel poza zasięgiem. To może w ogóle, to może nie być takie głupie. Pójdę teraz dalej tą ścieżką, o ile mi na to pozwoli. Nie wiem, czy mogę tędy przejść. Poszedłbym teraz w stronę tego tam manelitu i szłbym pod jego ołtarzem. Chyba mogę tędy przejść. Chyba tak. Zniszczyć ten budynek. Chroń się mnie! Mogę. No i super. Zniszczyć ten budynek. Dalej zębacza. Zębacza? Zębak. Mi się z go tikiem trochę pomyliło. Róg na horyzoncie! Skarpę, natrak.
Jeszcze ten biedny Tikferno tam z tyłu taki. To są jacyś druidzi. Do ataku! Jeremia, ty się z nim szybko z nimi rozprawił. Zostali zaatakowani. Zniszczyć ten budynek. Czyli już jesteśmy pod jego ołtarzem. Tą misję doskonale, znaczy nie tą misję, tylko tą mapę doskonale pamiętam z walki z Jadugarem. Oto ołtarz. Jeśli go zniszczymy, Jogo nie będzie miał wstępu do tej krainy. No i bardzo dobrze. O to chodzi. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Karpe, Domine, Diem, Kazam. Twój budynek został zaatakowany. Twój budynek? Gdzie on jest? Jest pod moim ołtarzem. Naprzód! Widzicie to? On jest pod moim ołtarzem. Dobra, Tikferno. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Cztery zębaki, tyle powinno wystarczyć. Zniszczyć ten budynek. Twój budynek legł w gruzę. Mamy im przyspieszenie, żeby szybko załatwili go. Bo już z duchem leci, chyba. Albo nie. Tego tam nazywają Jogo. Jest obrońcą Elysium od zarania dziejów. Twój mag został zaatakowany. Dziwa nie ma ducha, jest szansa go zabić. No. Super. Szybko się z nim rozprawiliśmy. O Jogo nie musimy się już martwić. Niespodziewanie. Pojawił się jeden z magów, Pyro. Ambasador Buta nie grzeszy może mądrością, ale jest bardzo potężny. Uważaj na jego ogniste kule i smoczy oddech. Nie cierpię podróżować w ten sposób. Ambasadorze? Jestem tu incognito. Bez obaw! Już jestem! Przekazałem kontrolę nad Urgas, Bucie i Festusowi. Jakie okropieństwa planowali dla tej krainy, miałem się wkrótce przekonać. Moc spoczywa w rękach tych, którzy potrafią ją okiełznać. Pyro spogląda na ciebie łaskawszym okiem. Odporność na cios. Przyda mi się to. Dobrze, to już było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć.